tylu skautów podobno oglądało spotkanie z udziałem młodych, utalentowanych piłkarzy Polonii i Górnika. O tym za chwilę, bo Przybecki znów wyskoczył za pleców. Sytuacja, pociągnął, lewa noga i słupek! I gol, ależ otwarcie czarnych koszul. Mówiliśmy o tym, trzeba pilnować tego zawodnika, bo jest wiatronogi. Bogdan Zając o tym wiedział, ale na nic się to zdało. Szybkie otwarcie Polonii, czarne koszule prowadzą w Zabrzu 1-0. Przybecki teoretycznie gra na prawym skrzydle, ale widzimy, jak często schodzi do środka. Mówiliśmy o tym, że jest to takie charakterystyczne zagranie właśnie z lewej strony. Złamanie do środka i zagranie piłki za wysoko ustawionych obrońców, gdzie Przybecki, dysponujący niesamowitą szybkością, potrafi wyjść do takiej sytuacji sam na sam. Podobnie Polonia grała z Wisłą Kraków, gdzie też na początku właśnie były posyłane piłki na Przybeckiego i to też było skuteczne. Trzeci gol w tym sezonie Miłosza Przybeckiego. Wychowanka drużyny As Czempini rzeczywiście. Rośnie nam niezły as. Często o Miłoszu mówiło się, że jest bardzo szybki, ale brak...